Привет! Сегодня будем говорить о русском произношении. Cześć! Dzisiaj będziemy mówić o rosyjskiej wymowie. Redukcja bezudarnych gласnych a, o, после твердых согласных. Redukcja samogłosek a, o, znajdujących się w pozycji nieakcentowanej, po spółgłoskach twardych. Посмотрим на схему. Гласная АО под ударением, первый предударный слог и остальные безударные слоги. На схемате видим самогласки АО, которые находятся в позиции акцентованной, первая силлаба перед акцентом, oraz pozostałe nieakcentowane samogłoski. За chwilę będziemy czytać, jak to będzie brzmieć. Pierwsza pozycja pod akcentem, przykład słowo dom, nic tutaj się nie dzieje, o jest krągłe, wyraźne. Pierwsza sylaba przed akcentem, a i o zmieniają się i są wymawiane trochę inaczej. Dama, o w słowie dama zmienia się w taki dźwięk przybliżony do a, zamkniętego. To jest takie bardzo głuche a. Dama. A natomiast pod akcentem dama a jest wyraźne, otwarte. A. I trzecia pozycja. Jeżeli znajdują się sylaby poza akcentem i nie jest to pozycja przed sylabą akcentowaną, wtedy one są bardzo zagłuszone i redukcja jest pełna. I przykład. Dama Wowa. Dama Wowa. Tutaj jeszcze widzimy, że G zmienia się w W, ale to będzie na inny materiał. Przechodzimy do ćwiczenia pierwszego. Będziemy czytać i starać się odpowiednio redukować samogłoski A i O. Możecie powtarzać razem ze mną, bądź po przeczytaniu przeze mnie stawić sobie na pauzę i czytać samodzielnie. Zanim przejdziemy do ćwiczenia, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na trzy istotne kwestie związane z redukcją samogłosek. Po pierwsze, długość sylaby pod akcentem przed ostatnią półgłoską jest nieco krótsza w porównaniu z taką samą akcentowaną samogłoską w otwartej sylabie, to jest nieograniczonej spółgłoską. Porównajmy. Города, городок. Wyraźnie słychać, że ostatni dźwięk A w города jest znacznie dłuższy, aniżeli w sylabie dok, городок. Po drugie, samogłoska po sylabie akcentowanej między spółgłoskami wymawiana jest znacznie krócej, z większą redukcją niż w otwartej sylabie. Czyli mamy sytuację trochę podobną do pierwszej uwagi. Porównajmy. Baba, babok. Jak możemy zauważyć, ostatnie A w pierwszym wyrazie, baba, jest znacznie dłuższe aniżeli O w drugim wyrazie, babok. I oba są zredukowane. I po trzecie, dla języka rosyjskiego charakterystyczna jest wymowa łączenia dźwięków w sylabie w słowie. Za przykład podamy wadu w piekle. Wadu. Nie wymawiamy tego jak w adu, a wadu. Jakby jedno słowo. Tak samo jak w polskim zresztą. Pierwsza grupa. Ta, ta. Dom, dama. Tom, tama. Sam, sama. Bok, baka, kot, kata, woł, wała, bob, baba, wada, gara, sawa, ucha, dyra, muka, zawód, tawar, raman, wagon, zakat, maroz, zakon, sabok, narod, pachod, wadu, Sasoj, wagoń, wariech, dagor, danas, zadom, zagod. I druga grupa.
akcentowana jest pierwsza sylaba. Tom, toma. Rom, roma. Nos, nosa. Poł, poła. Papa, mama, baba, para, wata, waza, waza, rana, mała, nada, rada, soda, moda. I teraz będzie redukcja z o. Głas, wolas, kolas, górad, holad, woran, sorak, sachar, rynak, musar, jumar, zapad. I łączone. Nadam, nagad, napał, zanać, wetam, setaj, domta, tomta. Tutaj ważne jest, żeby się zapamiętali sobie od początku i samego, że w rosyjskim języku setaj wymawiamy jak sy, a nie jak z, jak po polsku. Nie starajcie się tego spolszczać. Bardzo ważne to jest. Setaj. Powtórzymy. Setaj. Nie z etaj, a setaj. Jeszcze pozostały nam trzy grupy. Teraz trzecia. Ta, ta, ta. To znaczy, że akcent będzie padał na drugą sylabę i dwie sylaby, które nie są akcentowane. Pierwsza i trzecia. Pa-go-da. Pagoda, daruga, saruka, karuwa, robota, bałuta, warota, sabaka, palata, nauka, pasuda, manieta. Padarak, napitak, nawatar. I łączone. Da duma, da goda, za domam, za sokam, padłucham, wat etat. Czwarta grupa. Ta, ta, ta. Pierwsza akcentowana i dwie pozostałe nieakcentowane. Góra da, złota, droga, młoda, słona, ukoła, zagawar, wygawar, okarak, zagarat, nagaru, nanagu, góradby, niekamu. I ostatnia grupa, najprostsza. Ta, ta, ta. Akcent na trzecią sylabę, dwie pierwsze są nieakcentowane. Garada, galawa, barada, daraga, palasa, malako, harasho, malatok, patalok, kalabok, parashok, parachod, pavarot, na gore, na wodzie, na domu, na boku, po горам, nad osoj, nad okoj, za toboj. I ostatnie ćwiczenie, kiedy w tym ćwiczeniu akurat będą jednorodzeniowe słowa, gdzie akcent znajduje się w różnych pozycjach. Zaczynamy od miasta. Górad, garada, górada, ugarad, gradawoj, zagradnawa. Холад, холода, холодна, холодновато, похолодало. Голос, голоса, голоса, голосовой, подголосок. Мороз, заморозки, подморозило, выморозило. Морозного. Ворот, ворота, подворотня. Воротничок, подворотничок. Борода, бороды, подбородок, бородавка. Работа, заработок, заработал, выработал. Золото, золотистый, позолота, позолоченный. Tutaj trzeba jeszcze dodać taką małą uwagę, że jo, to jest takie nasze e z dwoma kropkami, jo, zawsze jest pod akcentem. Chociaż często w rosyjskim języku
jo nie jest zapisywane i traci te kropeczki dwie i zapisywane jest jak zwyczajne je, jak polskie e. I ostatnie, woran, warona, waranoj, waranio, waranionak. To tyle w tym materiale. W następnym materiale postaram się jeszcze opracować do końca ten temat o redukcji samogłosek nie tylko A i O. To będzie trochę trudniejsze. A i O redukować jest w rosyjskim języku dosyć prosto. Jeżeli się Wam spodobał materiał, możecie coś napisać w komentarzach, możecie wstawić like. Oczywiście nie zapominajcie o subskrypcji, jeżeli chcecie, żeby jakiś materiał został przez Was pominięty. I oczywiście nie zapominajcie o dzwoneczku. Jeśli macie jakieś pytania bądź uwagi dotyczące samego wideo, nie tylko lekcji, możecie to wszystko pisać w komentarzach, ja na wszystko odpowiem w miarę możliwości. Na сегодня to все. Спасибо за внимание. Пока. До новых встреч.